You got to let it go. You got to let it go. Dzień doberek, dzień doberek. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was, słuchajcie, z filmikiem. Dzień doberek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, przybywam dzisiaj do Was z filmikiem takim makijażowym, podczas którego będę chciała przetestować dla Was kilka produktów, kilka nowości. Mam nadzieję, że podczas jednego makijażu, oczywiście takiego dziennego, ponieważ ja dzisiaj idę do pracy, będziemy mogli właśnie przetestować sobie produkty, a już Wam pokażę, tak? Poza tym to przypywam z kawą, żeby nie było. Kawcia musi być. Zaczynamy. Pokażę Wam, co będę chciała przetestować, a później będziemy sobie po prostu wymieniać tutaj jakieś rzeczy, bo tak jak mówię, nie mam jakby całej koncepcji, ale wiem, co chciałabym Wam pokazać, co chciałabym dla Was przetestować. Więc mam tutaj porozrzucane kilkanaście produktów i zobaczymy, jak się one spiszą. Jeżeli chodzi o usta, to oczywiście tutaj nie mamy testu. Cały czas używam tych samych produktów, czyli peeling cukrowy z Eveline Cosmetics oraz hialuronowy wypełniacz ust, również z Eveline'a. Jeżeli chodzi o bazę, jaką będziemy chcieli zastosować, ja na twarzy mam pielęgnację. Pielęgnację dzisiaj nałożyłam tą, Clinic ID, ale z tą żelową bazą, z racji tego, że nie chciałam, żeby ta buzia mi się bardzo, bardzo wyświecała, bo chciałam Wam przetestować ten produkt. Chciałam Wam pokazać, jak ten produkt będzie wyglądał na mojej skórze bez żadnego jeszcze podkładu. Od Guerlain, to jest ta baza, Be Glow. Jeżeli chodzi o podkład, to na razie wybrałam Guerlain, ale zobaczymy, czy on się jakby zespoi z tą bazą z Guerlain. Nie mam pojęcia, to jest Dior Skin Nude Air 030, ja mam kolorek i to jest ta Oxygen Active z SPF 25. To jest dokładnie ten podkładzik. Dalej, jeżeli chodzi o oczy, to będę chciała przetestować dla Was tą paletkę, bo o nią ostatnio pytacie, że czekacie na jej test. Także tą paletkę sobie przetestujemy. Z racji tego, że ta paletka nie posiada bardzo jasnego, takiego bazowego cienia, to ja przygotowałam sobie tutaj dwa. Jeden to jest Wet n Wild i to jest taki bardzo jasny. Natomiast ja mi się wydaje, że dam go po prostu w kącik, w kąciki wewnętrzne oczu. Natomiast z tej paletki Angel Heart tutaj mam taki bardzo fajny, jasny kolorek, już Wam pokażę. Konsystencja jest super i to będzie bardzo fajny kolorek dla mnie bazowy, więc to będzie to. Jeżeli chodzi o puder, to Candid z Revlon. Ten puderek sobie zastosujemy pewnie w okolice pod oczy. Jeżeli chodzi o bronzer, jeżeli będzie taka potrzeba, myślę, że do wykonturowania nosa, to użyjemy sobie ten z Huli. To jest ten z Huli w sticku, malutka mini wersja z gazety jakiejś. Jeżeli chodzi o usta, to miałam dylemat, bo nie wiem, co wyjdzie nam tutaj na oczach. Ja nie mogę mieć dzisiaj mocnego makijażu, więc jakiś delikatny z tej paletki. I wybrałam tutaj dwie opcje. Jedna to jest 02 Unlimited Stylo od Kiko. I to jest, słuchajcie, taki... To jest taka pomadeczka w takim odcieniu. To będzie coś takiego, czyli to będzie taki trochę... Słuchajcie, jakby nudziak, dlatego że kolorystyka tej paletki jest mniej więcej taka sama. I jeżeli te usta będą za matowe, to przygotowałam 501 Jelly Stylo, mój ulubiony, ten taki kolorek rozświetlający, więc wtedy naniesiemy sobie na ten kolor. Także taki mam plan, a co wyjdzie, to zobaczymy. No i jako rozświetlacz zaryzykujemy sobie dzisiaj pierwszy raz Water Eyeshadow z Kiko w kolorku 208 i jest to cień pojedynczy do powiek, natomiast my go zastosujemy jako rozświetlenie. Także taka jest opcja. No i na dolne rzęsy MAC, to jest coś, co ja dostałam od Asienki, False Lashes Extreme Black. Taka maskara, także super ekstra będę mogła przetestować. Ja już kiedyś go używałam, nawet chyba Wam go też pokazywałam w jakimś filmiku z MAC-iem. Nie miałam dużo produktów z MAC-a, ale na pewno gdzieś on już w teście był. Także łyczek kawy i zaczynamy. Ta-da! Ok, przejdźmy teraz do
Do początku przygotujemy sobie najpierw usta. Usta mam, widzicie, suche, nic na nich nie mam. Nanosimy sobie peeling cukrowy. Te odgłosy to moje koty w kuwecie. Ok, nanosimy sobie. Ja staram się to zrobić delikatnie, to jest peeling cukrowy. Robię delikatnie z racji tego, że jeszcze mam takie, wiecie, ślady po opryszce, po ostatniej zimnie. Także nie chcę tutaj jakby uszkodzić sobie tej warstwy naskórka. Ok. Dzisiaj mamy piątek, piątunio. Słuchajcie, moje dzieci wracają dużo szybciej ze szkoły, a ja o tym zapomniałam. Oj, dawno nie używałam już tego peelingu przez tą opryszczkę nieszczęsną i zapomniałam, jak ja go lubię. Na końcu zrobimy sobie takie mini podsumowanie. Gąbeczek mam tutaj kilka i każda jest już właśnie umyta, przygotowana do użytku. Jeżeli chodzi o ten peeling, to nadmiar peelingu, słuchajcie, ściągamy sobie chusteczką. Oczywiście można też zlizać sobie nadmiar, ja też to często czynię. Następna rzecz to jest hialuronowy wypełniacz ust. Coś, co ja uwielbiam, kocham i będę do tego wracać, dopóki po prostu ten produkt będzie dostępny w drogeriach. Jedziemy. Pierwsza rzecz to jest baza Guerlain. To jest ta baza Big Low. Ja w końcu pozwolę sobie już wyrzucić te pudełeczko. Nie wiem, po co ja to kolekcjonuję. Tak wygląda buteleczka. Uważam, że jest przepiękna. Zaraz Wam pokażę konsystencję. Nałożymy sobie śmiało trzy pompki. Wygląda to tak. Wygląda to troszeczkę jak taki miód. Naprawdę. Ja sobie to rozcieram w dłoniach i nanoszę na twarz. Tak jak Wam mówiłam, ja mam tylko i wyłącznie pielęgnację. Pierwszy raz teraz z Wami użyłam trzy pompki. Zazwyczaj nakładam dużo, dużo mniej. Może też dlatego ja potem tych efektów tak nie widzę, bo ja tak sobie jakby trochę żałuję, słuchajcie, tych produktów. Przeciągnę sobie oczywiście po szyi. Wszystko musi tutaj być spójne. Jakby ktoś zauważył w ogóle, że troszeczkę mi się wyświeca tutaj dekolt, to jest to zasługa, słuchajcie, jeżeli oczywiście to widać, to jest zasługa, słuchajcie, tego produktu z Biedronki, chciałam powiedzieć, z Primarka. To jest ten Nudes Glow za 4 funty. Bardzo fajny produkt. Wydaje mi się, że jeszcze możemy śmiało sobie nanieść jeszcze z jedną pompeczkę. I dorzucam. Nie będę sobie żałować. Dlatego, że chcę faktycznie bardzo dobrze dzisiaj widzieć efekt wszystkich produktów. Więc nie będę ich żałować. Jak widzicie, to twarz wygląda bardzo ładnie po tym właśnie, po tym serum w sumie, bo to jest serum, nie baza. Ja sobie to używam po prostu jako bazy. Wszelkie informacje o tym serum możecie sobie oczywiście poczytać online. Nie będę tutaj Wam zabierać i tracić czasu. Ok, tak by to wyglądało. No, cera jest taka właśnie naciągnięta. Ja Wam to omówiłam, że ona takie powoduje właśnie efekt, znaczy ona, cały czas sobie baza. To serum sprawia, że ta twarz, słuchajcie, jest tak jakby właśnie nasmarowana miodem. Ja już Wam to próbowałam ostatnio wytłumaczyć, że w porównaniu z tą bazą, która wydaje mi się nic nie robi, ta z drobinkami złota, Lore, to ten produkt o wiele bardziej mi się podoba, dlatego że on jakoś tak napina tą twarz, jakoś ją tak, nie wiem, czujecie takie fajne nawilżenie, troszeczkę jest jeszcze lepka. Ta lepkość zacznie znikać, dość powoli, ale zacznie znikać. Ja lubię tą bazę i lubiłam ją używać w Hiszpanii, słuchajcie, bez niczego. Po prostu samo to serum używałam bez niczego. Zobaczcie, jak wygląda bardzo ładnie twarz. Ma taki bardzo naturalny glow, ale nie jest to jakieś mega świecące, jak wiecie, jak psu jajka, jak bombka choinkowa. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę, naprawdę przepięknie. Także bardzo mi się podoba ta baza. Czy bym ją jeszcze kiedyś zakupiła, jeżeli bym miała okazję w tej cenie, to tak. A jeżeli chodzi o cenę regularną, to nie wiem, czy bym się nie skusiła na tą droższą. Ona chyba tutaj jest po 100 coś funtów, czy 100, czy 100, 105. Ale, przepraszam, ale to jest ta podwójna taka.
Czyli tam jest coś właśnie takie duo i tam jest serum i chyba właśnie jakiś krem, nie pamiętam już teraz, ale taka podwójna, także taka bardziej odżywcza, więc wydaje mi się, że już wolałabym sobie dołożyć te pieniążki i spróbować jeszcze tamtą, wtedy miałabym przynajmniej porównanie. Zróbmy sobie dolne rzęsy, jak wiecie, ja maluję, co ja ci do was mówię? Ja mam sztuczne rzęsy, więc ja góry nie będę malować, wystarczy mi tylko pociągnięcie, podkreślenie w sumie, przyciemnienie nawet, o może tak, przyciemnienie po prostu dolnych rzęs. Widzę, że ta szczoteczka, zapomniałam, że ona jest taka dość duża i jest może niezbyt precyzyjna, jeżeli chodzi o dolne rzęsy, których ja tak naprawdę mam niewiele. Trzeba tutaj sobie zadziałać patyczkiem i sobie nieco przetrzeć płyn micelarny. Muszę tutaj namoczyć swój patyczek. Nie wiem, czy to już zrobiłam, czy jeszcze. O, namoczyłam już teraz pustą, słuchajcie. I sobie przetrę tutaj tylko pod spodem ładnie. Polecam Wam ten trik, chociaż Wy go na pewno już dobrze znacie. To się naprawdę fajnie sprawdza na takie precyzyjne poprawki. O, i teraz przejeżdżam suchym. I wydaje mi się, że jest ok. I nałożymy sobie teraz podkład. Podkład należy wymieszać. Jeszcze raz powtórzę, ja mam w odcieniu 0,30. Tak wygląda buteleczka. Uważam, że wygląda przepięknie. No i tutaj musimy uważać. Pamiętajcie, bo ja ostatnio sobie zrobiłam kuku dokładnie z tymi spodniami, które mam na sobie. Aplikując po prostu ten podkład, skapnęło mi na dół. Więc podłóżcie sobie jakąś serwetkę, cokolwiek. Ja sobie muszę tutaj patrzeć do lusterka w ogóle. On jest taki trochę przyciemnawy, ja wiadomo, że byłam bardziej opalona, więc siłą rzeczy nie wiem, dlaczego też wzięłam ciemniejszy. Mogłam wziąć ciut jaśniejszy, słuchajcie. Ale jeszcze nie omieszkam pójść na solarium z raz, dwa, żeby opaleniznę tą wakacyjną sobie utrzymać, więc spoko. Więc nie powinno być źle. Wszystko sobie zaraz powyrównujemy. Muszę dać wcale nie mało tego produktu. On jest taki jak nasza druga skóra. Tak by to wyglądało. Naniosłam go wcale nie mało pierwszy raz, bo chcę Wam naprawdę pokazać, jak ten podkład się spisuje. Zacznę tutaj od prawej strony i będę go wklepywać takimi ruchami wklepującymi. Także stempluję, nie wiem, przyciskam, nie wiem, jak Wy to tam sobie lubicie mówić. No, widać, że jest on teraz dla mnie trochę przyciemnawy, widać to bardzo. Ja nie mam takiej ciemnej karnacji w tym momencie. Pociągam sobie po szyi, oczywiście, żeby mi się nie oddzielało nic. Ale w końcu teraz, słuchajcie, pierwszy raz się czuję jak te wszystkie dziewczyny na filmach. To jest to, co Wam mówiłam, że jak nie moja twarz. Widzicie? Tą różnicę właśnie. Także pierwszy raz się teraz czuję jak reszta dziewczyn. Nigdy wcześniej nie używałam takich ilości, słuchajcie, produktu. Jeżeli chodzi o podkład, o korektory. Korektorów w ogóle nie lubię używać, więc do tego się chyba raczej nie przekonam. O, aż straciłam ostrość, słuchajcie. Aż straciłam ostrość przez to wszystko. Zobaczcie, jak pięknie wygląda skóra po tym podkładzie. No nikt mi nie powie, że nie wygląda to ładnie. Oczywiście, no wiadomo, że teraz troszeczkę za ciemno. Mam nadzieję, że jeszcze się troszeczkę on tutaj wchłonie w moją skórę i nie będzie to aż tak się tutaj oddzielało. Za uszami to jest bardzo ważne. Szyja i jeszcze raz tutaj za uchem, żeby mi się tutaj nic nie odcinało. Ten kolorek zaraz powinien się lekko rozjaśnić. Nie wiem, daje dużo mniej. No i widzę, że to chyba właśnie błąd. Ja chyba powinnam tak to używać. Dobra. Ja myślę, że wystarczy. To jest właśnie dosłownie teścik tego podkładu. Wygląda, zobaczcie z bliska. Jeżeli chodzi o okolice pod oczami, pięknie, słuchajcie, on się tutaj wtopił. Nie podkreśla w ogóle zmarszczek, tak jak je miałam, w sensie tak jak one są widoczne przed, tak są widoczne teraz. Nie przykrywa ich, wiadomo, ale właśnie ich nie podkreśla, co naprawdę rzadko kiedy. W większości podkładów drogeryjnych niestety ja z tym problem mam. Okej, tak by to wyglądało. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba. Teraz co zrobimy? Przypudrujemy sobie tym właśnie puderkiem. To jest ten Anti-Pollution od Revlonu, przeciwko zanieczyszczeniom. I tak się zastanawiam, ale chyba naniosę go sobie gąbeczką, słuchajcie,
Mam na gąbeczce i tylko tutaj, aczkolwiek nawet bym nie musiała, bo zobaczcie, że ta okolica, słuchajcie, tu pod oczami ona w ogóle mi się nie wyświeca, więc wcale nie muszę. Tutaj też nie muszę, może troszeczkę na brodzie. Najpierw sobie tak zastosuję, a za chwilę sobie to szczepię. Szczepię sobie to gąbeczką. Nie gąbeczką, tylko pędzelkiem. Sobie nadmiar tego pudru strzepuję z miejsc, które nałożyłam tutaj na brodzie. Bardzo ładnie też mi troszeczkę widzę, że rozjaśnił jednak. Już nie jest ta twarz taka ciemna, jak była. Nie robię tutaj dokładnie, dlatego że mi się podoba ten motyw taki rozświetlonej delikatnie skóry. Nie lubię takiego całkowitego matu na twarzy, absolutnie. Według mnie taka matowa, taka wręcz lalkowa ta twarz, no nie wygląda naturalnie. Ok, przeczesałam jeszcze raz, bo teraz ruszyłam gąbką i tak by to wyglądało. Także dajcie znać, jak Wam się podoba i podkład, i ten puder. Jak widzicie, połączyłam dosłownie całkowicie dwa różne produkty, bo mamy tutaj markę drogeryjną z marką, można powiedzieć, górnopółkową, nie drogeryjną, a perfumeryjną. Także one naprawdę się ze sobą fajnie połączyły. Teraz przejdźmy właśnie do oczu. Paletki użyjemy z Urban Decay i jest to ta paletka On The Run. Tak ona wygląda. Mamy tutaj malutkie lusterko. Ona wygląda w kolorach moich wręcz paznokci, słuchajcie. Pokażę Wam teraz na pewno, słuchajcie, pokażę Wam pigmentację. Zrobię Wam tutaj swatche. Już Wam pokazuję, tak wyglądają swatche. Znaczy, nie jest piękna ta paletka. To jest taka totalnie w moich, słuchajcie, odcieniach, w moich tonacjach. Tak to wygląda. Ja teraz sobie przemyję łapkę, słuchajcie, bo ja nie chciałabym się tutaj upaćkać od całej powieki. I do tego użyjemy NYX 16. To jest mój ulubiony pędzelek do aplikacji całego cienia na powiekę i ten cień pożyczę z tej paletki, dlatego że tutaj jest właśnie taki jasny i aplikuję go na całą powiekę, ale jak najbardziej tutaj ku górze, pod sam łuk brwiowy. Nie daję dzisiaj żadnej bazy, aczkolwiek miałam taki zamiar, ale chcę Wam pokazać, jak te cienie się spiszą bez bazy. Jakby wyglądał ten cień. On jest taki bardzo delikatny i właśnie takie coś chciałam osiągnąć. Teraz ociupinkę białym cieniem pojedziemy sobie. To jest ten Wet n Wild, jeszcze tutaj pod łuk brwiowy. On jest taki leciutko, bardzo leciutko błyszczący, dlatego nie chcę go dawać zbyt dużo. Nie chcę, żeby mi się tutaj tak za bardzo ta okolica świeciła, ale faktycznie on jest taki leciutko, taki satynowy. Jedziemy z naszą paletką On The Run. Ten teraz zaaplikujemy sobie na całą powiekę. Tutaj te cienie się mniej osypują. Nakładam ten cień tutaj na załamanie powieki. To jest taki jasny, najjaśniejszy praktycznie z tej całej paletki. I jak widzicie, bardzo delikatnie go widać. Wiadomo, że przy większej pracy z pędzelkiem i z tym cieniem, to ten z tego cienia możemy coś wydobyć. Na pewno fajnie się sprawdzi to u bladziochów. Będziecie widziały każdy dotyk po prostu pędzla z cieniem. Uwierzcie mi. Ja mam troszeczkę jednak opaloną tą cerę, więc siłą rzeczy trzeba troszeczkę się tutaj pomęczyć. Mam nadzieję, że to widać. Teraz pojadę trochę więcej shortcutem, czyli to jest ten cień obok. I zacznę od zewnętrznego kącika. Troszeczkę ku górze i wyciągnę do środka powieki. Czekajcie, bo mi się rzęsa zawinęła. Mniej więcej tak. Mam nadzieję, że to widać. Teraz może użyjemy sobie, no i tu mam teraz dylemat, ale chyba bym jeszcze bardziej tym różem pociągła tutaj, dlatego że teraz będę chciała aplikować cień chyba gaś na środek już powieki. I teraz zaaplikujemy sobie cień gaś i to jest ten przepiękny tutaj, o ten. Ten albo ten, chociaż w sumie nie wiem teraz. Jeszcze raz sprawdźmy. Albo ten,
To jest coś takiego i to bym miała takie bardziej matowe te oko. Albo to tylko jako toper teraz. Nie wiem teraz. No i co, dziewczyny? Szkoda, że nie możecie doradzić. To może dzisiaj zróbmy sobie to, żeby nie było za ciemne to oko w pracy. Więc dajmy sobie ten cień Zone jako toper. No i zobaczymy. Jako toper, czyli mam na myśli, że chcę ten. On jest taki, wiecie, dziwnie zmielony, troszeczkę jak brokat. I dam go sobie tutaj na środek. Zaaplikuję go pędzelkiem, żebyście widziały, jak się aplikuje bez absolutnie bazy. No, nie jest to jakiś powalający efekt, jeżeli chodzi o sam pędzelek bez niczego, bez bazy. Teraz zrobię to palcem i wydaje mi się, że jest o wiele lepiej. Także zdecydowanie polecam aplikację palcem. Bardzo ładny jest ten kolor, bardzo mi się podoba. On się tak, słuchajcie, mieni. Jakby złoto, jakby trochę różowo, trochę nawet niebiesko, nie wiem, taki dziwny jest ten cień. I aplikujemy, troszeczkę się osypuje, bo czuję, o tutaj nawet na nosie, zaraz to wszystko sobie wytrzemy. No jest tak właśnie dziwnie zmielony, słuchajcie, tak troszeczkę jakby brokatowy. Próbuję go sobie zaaplikować na mokro, także biorę na pędzelek, zwilżam, no i nanoszę. Próbuję go wklepać też, żeby mi się jakby nie ruszał z powieki. Okej. I drugie oko. Wycieram pędzelek z tego brokatu, ponieważ ten kolorek, zobaczcie jak to wygląda, kolorek ten właśnie też jasnoróżowy, damy sobie na dolną powiekę. Ten właśnie dokładnie shortcut. Jego za chwilkę przyciemnię tym, którego na górnej powiece w ogóle nie mamy. Mniej więcej tak. I teraz ten jasny Sin się nazywa. Dam sobie tutaj, on jest taki leciutko rozświetlający. I dam go sobie tutaj wewnętrzny, jak widzicie, kącik oka. On pięknie rozświetla tutaj te oko. O. Jak widzicie, dam odrobineczkę. Nie chcę też, żeby było za mocno. Tak by to wyglądało. Bardzo mi się podoba. Spróbuję sobie omieć teraz całą twarz z tego, słuchajcie, brokatu, który gdzieś tam czułam, że się sypie mi na twarz. Wygląda ta paletka i makijaż mój przy użyciu tej paletki. To jest taki dzienniak. Ja nie chciałam absolutnie nic przesadzić. Sobie wykonturujemy jeszcze nos. Damy sobie tutaj ociupinkę bronzera na nos. O, chciałabym po prostu ten nos zmniejszyć. Także aplikuję sobie bronzer. Może jeszcze na czubek troszeczkę. O. Nie wiem, czy to jest wystarczająco. Ok, ja myślę, że powinno być dobrze. Teraz co sobie jeszcze zrobimy? Rozświetlenie. Do tego użyjemy Kiko 208. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Cień wygląda tak. I tak, i to jest taki przepiękny złoty kolor, słuchajcie. No i teraz tak patrzę, wezmę sobie ten malutki mój pędzelek do rozświetlacza. No i aplikujemy. Na razie nie widzę, czy coś się w ogóle nabiera, słuchajcie. Zaraz się okaże po aplikacji. Trzeba chyba tutaj troszeczkę popracować i rozetrzeć ten. Dobra, już widzę efekt. Już widzę. Mam nadzieję, że wy też. No i właśnie o to chodziło. Taki bardzo delikatny. To jest taki złotawy kolor, więc naprawdę trzeba też uważać. No i uwaga, teraz tutaj aplikujemy na tej stronie. Trochę trzeba go porozrabiać. Trochę go trzeba tutaj rozgrzać, że się tak wyrażę. Ale zobaczcie, jaki daje ładny efekt. Bardzo ładnie wygląda na skórze. Także w życiu bym nie pomyślała, żeby, słuchajcie, zastosować sobie cień, słuchajcie, do oczu jako rozświetlacz. Naprawdę. Teraz to już można tak naprawdę w świecie, słuchajcie, tym kosmetycznym wszystko. Wszystko z wszystkim. Teraz pomadki używają jako różu do policzków. Masakra. Kupidyna. Również niedużo. Ociupineczkę.
Dobra. Kurde, korci mnie jeszcze, bo mi się podoba ten efekt, ale nie mogę mieć za bardzo. Tutaj już widać bardzo. No zobaczcie, jaki to jest ładny kolor. No i pociągam go troszeczkę tutaj po skroniach do góry. Tu mi się wydaje, że już też wystarczy. Wygląda trochę z daleka, jakby było mokre te miejsce. Bardzo ładne, także ja Wam bardzo gorąco to polecam. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Mam nadzieję, że to widać. Okidoki. I co nam zostaje? Usta. No i dobra, próbujemy ten mój sposób, o którym Wam mówiłam. Jeszcze raz nałożę sobie hialuronowy wypełniacz ust. No i teraz aplikujemy kolorek 02 z tej serii Unlimited Stylo. To jest dokładnie ten. I 02 macie u góry. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Prawie jak mój paznokcie, zobaczcie. Ok. Jeszcze nie testowałam. Ładny kolorek. Mogłabym nawet tak zostawić, słuchajcie. To nie jest mój do końca kolor, on jest taki troszeczkę, słuchajcie, on był ładny dla blondynki z brązowymi oczami, ale w tym zestawieniu wydaje mi się, że wygląda ładnie, brakuje mi jednak glow. Nie wiem jak Wam, ale ja dokładam 501, mój ulubieniec. Podoba mi się ten efekt, ale tak jak mówię, brakuje mi jednak glow. Ja nie lubię takiego, chociaż to nie jest do końca mat, to nie jest mat. Tak naprawdę to nie jakie to jest wykończenie, takie półmatowe bym powiedziała. No i dołożymy sobie mój ukochany Jelly Stylo. Dla mnie to jest po prostu mistrz. Ten produkt to jest mistrz. Nieważne na jaką pomadkę, nawet matową, nie jedną naniesiecie. Przepiękne daje wykończenie. Zobaczcie, jakbym nałożyła jakiś błyszczyk. Super! Jeszcze mi brakuje ociupinki rozświetlenia. Spróbuję to zrobić może palcem. O tu. Dokładnie tu. No i powiem Wam, że teraz jestem usatysfakcjonowana tym efektem. Tak mi się podobają, słuchajcie, te kości. Gdzie tu ja mam ten pędzelek, co go przed chwilą miałam? Słuchajcie, jestem ślepa. Dobra, jesteś. Tak mi się podobają, słuchajcie, tak mi się podoba to rozświetlenie, że jeszcze sobie trochę dołożę. A co? A jak szaleć, to szaleć. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, ale żeby nie przesadzić. Tak by wyglądał mój skończony makijaż. Dajcie znać, jak Wam się podoba, jak się spisały te produkty w Waszym odczuciu. Co z tych produktów macie, czego nie macie, czy może czymś Was zainspirowałam. Jeżeli tak, to będzie mi przemiło. Jeżeli zakupicie któryś z tych produktów, to oczywiście serdecznie zapraszam do oznaczania mnie na Instagramie, jak dołożycie zdjęcie. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój makijaż. Co najbardziej Wam się podoba, jak te produkty Wam się wydaje, że się spisały. I jeżeli chodzi o mnie, to z każdego z produktów jestem zadowolona. Nie ma tu żadnego słabiaka. Według mnie nie ma tu słabiaka, tu są produkty naprawdę godne uwagi. Paletka zasługuje naprawdę na pochwałę. Bardzo fajne cienie i powiem Wam, że taka jedna paletka by mi wystarczyła. Można wyczarować dzienny, jak i wieczorowy makijaż przy właśnie jakby dodaniu jeszcze tego ciemniejszego koloru. Ten ciemniejszy, jest taki fiolecik do przydymienia oka i wtedy mamy fajny wieczorowy makijaż. Produkty z Eveline kocham i po prostu będę do nich wracać. Jeżeli chodzi o tusz, niekoniecznie na dolne powieki. To jest jedyny tutaj taki najsłabszy produkt, uważam, podczas tego całego makijażu, dlatego że nie mogłam go przetestować na rzęsy, na długość moich rzęs górnych, tylko na dolne, a na dolne niestety to źle go wybrałam, bo szczoteczka zdecydowanie jest za duża. Jeżeli chodzi o te serum, to jest naprawdę fantastyczne. Bardzo lubię wykończenie po tym serum, bardzo lubię moją twarz po tym serum. I tak jak mówię, spróbowałabym te nowe, ale kto wie właśnie, wróciłabym raczej w tej cenie tutaj, o w tej co ja kupowałam, raczej chyba nie w tej normalnej, aczkolwiek nie wiem.
Szczerze powiem, nie wiem, bo naprawdę bardzo się z nim polubiłam. Jeżeli chodzi o podkład, wygląda bardzo ładnie na skórze. To jest Dior Skin Nude Air. To jest podkład naprawdę godny uwagi. Czy bym wróciła? Wydaje mi się, że tak, ale nie w tym odcieniu. Raczej już bym teraz poszła w jaśniejszy. Jeżeli chodzi o puder, bardzo fajny puder. Wykańczający to jest, słuchajcie, Setting Powder Anti-Pollution przeciw zanieczyszczeniom. Także naprawdę fajna sprawa. Jeżeli chodzi o bronzer, można go zastąpić każdym innym, niekoniecznie musi to być hula. Jeżeli chodzi o produkty do ust, to miałam tutaj dwa. Jelly Stylo 501, ukochaniec, do niego wracałam, wracam i będę wracać. Jeżeli chodzi o 02 Unlimited Stylo, ten właśnie taki blady, różowy, bardzo ładnie wygląda, ale może niekoniecznie z wykończeniem tym takim matowym. Znaczy półmatowym, tylko raczej właśnie z tym błyskiem. To wygląda idealnie, dlatego że usta wyglądają bardzo naturalnie, bardzo ładnie, bardzo soczyście. No musicie przyznać, że naprawdę to jest fajny efekt, także bardzo fajne duo. I rozświetlacz, którym się zainspirowałam ja z YouTube'a od Eweliny z kanału Ewelina Big Lashes. I bardzo fajny to jest pomysł, bo ten efekt podoba mi się nieziemsko. Dajcie znać, co Wy myślicie. I co? No i to wszystko. Więcej produktów tu nie miałam. Zostawiajcie Wasze komentarze pod filmem. Ja Wam bardzo dziękuję. Nie będę Wam wysyłać linków do wszystkich produktów, bo wszystkie nazwy, wszystko stopowałam i mówiłam, więc nie ma takiej potrzeby. Wystarczy sobie zatrzymać klatkę i po prostu spisać sobie ten produkt. Mówiłam nazwy, pokazywałam, więc nie ma sensu. Dziękuję Wam bardzo za chwilę uwagi. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Trzymajcie się. To był test niektórych nowych moich produktów podczas jednego makijażu. Cieszę się, że mogłam tyle aż produkcików Wam pokazać podczas jednego makijażu. Jestem mega zadowolona. To jest mój w 100% makijaż. To jestem ja. Dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia, buziaki, pa jo!